Badania na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych, gdzie może być ukryty złoty pociąg, potrwają do końca lipca. Będziemy badać tak długo, aż zakończymy pracę z pewnością, że wszystko zostało dobrze wykonane, mówi poszukiwacz Piotr Koper. Badania na 65. kilometrze trwają pełną parą. Pomiarami zajmują się pracownicy przedsiębiorstwa badań geofizycznych z Warszawy. Początkowo zakładano, że badania potrwają około 8 dni. Teraz przedłużono je do końca lipca. Powodem są trudności, na jakie napotkano. Wszystkie uwarunkowania, które stwarzają problemy przy badaniach, a zdarzają się czasami, my mamy wszystkie. Utrudnieniem największym to jest właśnie linia średniego napięcia, no i oczywiście trakcja kolejowa i przejeżdżające pociągi. Mamy prace, które planowaliśmy zrobić w 2 dni. Niestety trwały 5 dni. Badania wykonywane są kilkoma metodami, między innymi grawimetryczną i magnetyczną. Zdecydowano się na zastosowanie kolejnej metody. Jeszcze są prace geodezyjne, ale są już praktycznie na ukończeniu. Cały czas są badania mikrograwimetryczne prowadzone. Cały czas gradient pionowy już jest wykonany. Metoda elektrooporowa też już jest wykonana. Jeszcze doszła czwarta metoda. Wczoraj przyjechał jeszcze jeden specjalista. Powtarzamy na niektórych profilach jeszcze metodę konduktometryczną. Piotr Koper nie zamierza się poddać. Chce badać tak długo, aż będzie miał pewność, że wszystkie pomiary zostały prawidłowo wykonane. Nie jest wykluczony także kolejny etap prac, w tym odwierty. Na to potrzebne będą jednak kolejne pozwolenia. Po zakończeniu badań, no, opracowywanie wyników oczywiście. Opracowywanie wyników, ono będzie trwało jakieś 4-5 tygodni. I po tych 4-5 tygodniach wszystkie zespoły z Warszawy, Krakowa i Wrocławia, bo to jest jednak ogólnopolski w tej chwili przedsięwzięcie naukowe, spotkają się i będziemy dalej zastanawiać się, w których miejscach warto zastosować następną metodę sprawdzającą. Analiza wyników po zakończeniu pomiarów potrwa około miesiąca.